Wracamy do sprawy wycinki setki drzew między Gliwicami a Żernicą. Powodem miał być śmiertelny wypadek w Sylwestra 2023 roku. Policja uznała, że drzewa zagrażały bezpieczeństwu. Wielu mieszkańców było przeciwnych i walczyło o uratowanie tych drzew. W końcu może się to udać, a zamiast wycinki zostanie postawiony tam odcinkowy pomiar prędkości. Karolina Komada. Nie jedno, dwa, a 107. Tyle drzew przy ulicy Gliwickiej zostało skazanych w lutym na wycięcie. Powodem miało być bezpieczeństwo i wyeliminowanie zdarzeń, takich jak to 31 grudnia 2023 roku. Trzy osoby zginęły po wypadnięciu, można powiedzieć, z drogi, z asfaltu na pobocze i uderzeniu w drzewo. Trzej mężczyźni ponieśli śmierć na miejscu. Ta sytuacja to był taki pomruk, kolejny pomruk tej drogi. Bo niestety ja sam pamiętam, na przełomie kilkudziesięciu już mogę powiedzieć lat, jeździłem tam do wielu podobnych tragedii. W ciągu ostatnich 5 lat doszło tam do 6 wypadków i kilkudziesięciu kolizji. Mimo to wielu mieszkańców było przeciwko wycince drzew. W sprawę zaangażowała się pani Katarzyna. Pokonuję tę trasę codziennie, 2 razy dziennie i pomyślałam sobie, że no, muszę coś z tym zrobić, bo no, tyle pięknych drzew ma zostać wyciętych z powodu tego, że ludzie po prostu popełnili błąd. No, wydaje mi się, że jest to trochę niesprawiedliwe i drzewa same z siebie nie zawalczą o siebie, no, musi to zrobić człowiek, więc postanowiłam po prostu przynajmniej spróbować. Szybko się okazało, że próbę tę podjęli też inni mieszkańcy. Ponad 2000 osób podpisało się pod petycją pani Katarzyny. Jednak powstała też druga petycja, która popierała wycinkę drzew. Została podpisana zaledwie przez 300 osób. Rozwiązania sporu szukały władze gminy Pilchowice. Szukaliśmy wspólnie, łącznie z władzami powiatu gliwickiego, jak również panią prezydent Gliwic, rozwiązania, można powiedzieć, salomonowego. Takim rozwiązaniem wydaje się odcinkowy pomiar prędkości, który zdyscyplinuje kierowców i pokazuje w wielu miejscach w kraju, że to jest rozwiązanie, które zapewnia bezpieczeństwo. Dlatego na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Gliwicach zawieszono postępowanie w sprawie usunięcia drzew, a do Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego w Katowicach złożono pismo o instalację urządzeń do odcinkowego pomiaru prędkości na tej drodze. My jako policja jesteśmy jak najbardziej za. Każda inicjatywa, która poprawia bezpieczeństwo, może liczyć na nasze poparcie. A wiemy wszyscy, i to można zbadać, że drogi, niebezpieczne drogi, na których takie odcinkowe prędkości, pomiary zastosowano, nagle stawały się bezpieczniejsze o kilkadziesiąt procent. Na ostateczną decyzję trzeba jeszcze poczekać, jednak wójt Pilchowic ma nadzieję, że Główny Inspektorat Transportu Drogowego podzieli opinię, że odcinkowy pomiar prędkości jest w tym miejscu lepszym rozwiązaniem.